Adam Michnik w latach 1798-1855. Jeden z największych poetów polskiego romantyzmu. Poeta na skalę europejską. Autor epopei narodowej. Dziady, część trzecia. To dramat romantyczny. Jedna z części cyklu. Połączenie problematyki polityczno-historycznej i metafizycznej. Charakteryzuje ją nieciągłość, fragmentaryczność i swobodna koncepcja tekstu. Głównymi bohaterami są Konrad, ksiądz Piotr, senator Nowosilcow, kilku bohaterów drugoplanowych, kapral, pelikan, Bajkow, doktor, Rollinsonowa i Rollinson oraz bohaterowie epizodyczni, Żegota, Tomasz, Cichowski, Bestużew, Ewa, Diabeł oraz Anioły. Dramat rozpoczyna się od prologu. Widzimy celę w więzieniu mieszczącym się w klasztorze ojców Bazylianów w Wilnie. Jest to cela Gustawa. Więzień śpi. We śnie odwiedza go anioł stróż z polecenia jego matki w niebie. Ponad śpiącym walkę toczą dobre i złe duchy. Następuje przemiana Gustawa w Konrada, poetę. Mężczyzna pisze na ścianie po łacinie Gustavus obit natus est Konradus, co oznacza, że umarł Gustaw, narodził się Konrad. W akcie pierwszym, scena pierwsza. Widzimy więźniów, którzy spotykają się w celi Konrada we Wigilię. Było to powitanie nowego więźnia, Żegoty. Trafił on do celi, mimo że nie był jednym ze spiskowców. Wszystkie te aresztowania odbyły się z rozkazu i inspiracji senatora Nowosilcowa. Jeden z więźniów, Tomasz, zaproponował pozostałym, aby ci więźniowie, którzy nie mają rodzin, poświęcili się dla pozostałych. Sam zaproponował, iż taką grupą pokieruje. Uczestnicy spotkania opowiadali sobie o strasznych warunkach, w jakich byli przetrzymywani, o złym jedzeniu, o głodzie i osłabieniu. Opowiadali o kibitkach, które wiozły dzieci i studentów na Syberię. Widzieli wśród nich swoich przyjaciół. Żegota, dla rozluźnienia atmosfery, opowiedział zebranym bajkę o diable, który chciał przechytrzyć Boga, a tak naprawdę oszukał sam siebie. Bóg wręczył ludziom ziarno. Szatan chciał je ludziom zabrać i zakopał je w ziemi. Ziarno jednak wypuściło plon. Jeden z więźniów zaczął śpiewać bluźnierczą piosenkę, w której refrenie były słowa Jezus Maryja. Konrad oburzył się. Następnie sam zaśpiewał pieśń nawołującą do zemsty. Tak, zemsta, zemsta, zemsta na wroga, z Bogiem i choćby mimo Boga, ignorując obecność księdza w celi. Konrad ma wizję. W jego myślach unosi się nad ziemią w postaci orła. Ogląda losy Polski. Nagle nad orłem przelatuje wielki kruk, który na chwilę przysłania wizję przyszłego narodu. Następna scena to wielka improwizacja Konrada. Jest to jego monolog, w którym zastanawia się on nad swym losem jako poety i artysty. Czuje się kimś wyjątkowym, wrażliwym i gotowym do podjęcia wielkiej misji wyzwolenia kraju. Następnie zarzuca Bogu, iż nie może on dać ludziom prawdziwego szczęścia. Wzywa także Stwórcę, by oddał mu władzę nad ziemią. Na koniec nazwał go mądrością i zarzucił mu brak miłości. Konrad czuje jedność z krajem i z ojczyzną. Cierpi za cały naród. Buntuje się także przeciwko Bogu, nie mogąc pogodzić się z zastaną sytuacją. Przez jego usta przemawia szatan, nazywający Boga carem. Po tym wyznaniu Konrad mdleje, a duchy ponownie zaczynają walczyć o jego duszę. Scena trzecia.
Do celi przybył ksiądz Piotr, kapral i więzień. Konrad leży omdlały, ksiądz zaczyna się modlić. Kapral pilnuje ich za drzwiami. Po chwili mężczyzna odzyskuje przytomność, ale nadal ma wizję. Opowiada historię Rollinsona, uwięzionego w jednym z rosyjskich więzień. Młody mężczyzna chce popełnić samobójstwo. Ksiądz odprawił nad Konradem egzorcyzmy, by wypędzić złego ducha. Szatan przemawia jednak różnymi językami. Kapłanowi w końcu udaje się pokonać złego ducha i dowiaduje się, że Rollins przytrzymywany jest w klasztorze benedyktynów. Gdy zły duch opuścił ciało Konrada, ksiądz nakazał mu modlić się o przebaczenie. Do modlitwy dołączają się także aniołowie i archaniołowie. W tym samym czasie, w scenie piątej, poznajemy Ewę, mieszkankę wsi pod Lwowem, która modli się za młodych patriotów, w tym poetę znajdującego się w więzieniu. We śnie ma wizję. Widzi Maryję podającą swojemu małemu synowi Jezusowi kwiaty, którymi on zasypuje Ewę. W scenie piątej widzenie ma ksiądz Piotr. Modli się. W trakcie modlitwy ukazują mu się kibitki jadące na Syberię oraz siedząca w nich młodzież. Wśród nich znajduje się tajemniczy Mesjasz o imieniu 40 i 4, który miał zbawić kraj. Zaborcy i car porównani są do biblijnych wrogów Jezusa. Konający naród opłakuje matka. Wolność. Naród ten ma jednak powstać, słuchać dzwony i śpiewanie Alleluja, a ku niebu unosi się postać w białej szacie. Ponownie ukazuje się Zbawiciel narodu. Ksiądz zasypia, a aniołowie unoszą jego duszę do nieba, aby mógł zaznać pokoju. W scenie siódmej senator Nowosilcow ma widzenie. Śnią mu się koszmary, ponieważ czuwa nad nim Belzebub. Śni mu się, że jest władcą. Nagle jednak wszyscy odwracają się od niego. Traci szacunek i uznanie. Diabły do rana biją się o jego duszę. Szatan nie dopuszcza do niego pełnej wizji piekła, ponieważ ten mógłby się wystraszyć i odwrócić od złych mocy. Scena siódma to bal warszawskiej elity. Zauważyć można podział na dwie grupy wśród obecnych na sali. Przy drzwiach stali młodzi patrioci, zaś w środku, przy stolikach, zasiadała towarzyska śmietanka, damy, oficerowie, literaci. Tematem ich rozmów była wyższość literatury francuskiej nad polską, wspaniałość balu i dobroć senatora. Młoda dama z towarzystwa rozmawiającego przy drzwiach zachęca obecnych do wysłuchania opowieści o Cichowskim. Zgromadzeni przystają na propozycję. Adolf opowiada o tym, jak przed laty uznano, że zaginiony Cichowski się utopił. Nie znaleziono jednak dowodów na popełnienie samobójstwa. Tymczasem został on uwięziony. Poddawano go okrutnym, wymyślnym torturom. Mimo, że znęcono się nad nim, nikogo z towarzystwa nie wydał. Kiedy po latach więziennej poniewierki wynędzniały wrócił do domu, był człowiekiem zupełnie innym, wyniszczonym, stracił pamięć. Elita uznała, iż historia ta zawiera zbyt dużo wątków realistycznych i zbyt obfitowała w drastyczne szczegóły. Damy uznały zgodnie, iż cała polska literatura jest mierna i nie dorasta do literatury francuskiej. Nie zgadzali się z tym całkowicie młodzi stojący przy drzwiach. Według nich elita całkowicie upadła moralnie i nie interesowała się sprawami istotnymi dla ojczyzny. Piotr Wysocki tak zakończył i podsumował dyskusję. Nasz naród jak lawa, z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa,
lecz wewnętrznego ognia 100 lat nie wyziębi. Pływajmy na tę skorupę i wstąpmy do głębi. Następna scena to bal u senatora. W jego domu w Wilnie. Zgromadzeni na balu grają w karty i beztrosko rozmawiają. Senator Nowosilcow, a także Pelikan, Doktor i Bajkow wspomnieli o sprawie Rollinsona grający w karty, który na skutek ciężkiego pobicia przy przesłuchaniu zachorował. Senator dziwi się, że ten mimo wszystko żyje. Na salę wchodzi matka chłopaka, pani Rollinson. Żąda od senatora widzenia z synem lub pozwolenia na zaprowadzenie do niego księdza. Nowosilcow udał, iż nie ma pojęcia, o czym ona mówi, ale wspaniałomyślnie obiecał, iż jak najszybciej postara się poznać szczegóły sprawy. Rollinsonowa przyjęła jego tłumaczenie i stwierdziła nawet, że jest dobrym człowiekiem. Po wyjściu kobiety senator wydał rozkaz, by zaprowadzić ją do syna i tam zamknąć. Doktor natomiast doradził, by w jego celi otworzyć okno i umożliwić chłopakowi popełnienie samobójstwa. Senator przesłuchuje księdza. Pyta, skąd wiedział o więźniu. Ksiądz milczy, za co na polecenie doktora zostaje spoliczkowany. W zamian za to doktor otrzymuje przepowiednię, iż tej nocy umrze. Podobną otrzymuje Bajkow, który również uderzył księdza. Doktor opowiada o spisku, na czele którego stoi niejako książę Czartoryski. Obiecuje dostarczyć dowodów i dokumentów na udział różnych ludzi w tym spisku, za co ma zostać nagrodzony wysoką pensją i stanowiskiem. W rzeczywistości jednak senator poleca go aresztować i sam zajmuje się spiskiem Czartoryskiego. Rozpoczyna się bal. Polacy są uprzejmi dla Rosjan. Rozmawiają jednak o zabiciu senatora. Nie jest to dobry pomysł, gdyż i tak na jego miejsce przyjdzie ktoś równie zły. Ksiądz Piotr przepowiada zemstę Boga. Rozpoczyna się burza. Wpada pani Rollinson i oskarża senatora o zabicie jej syna, który skoczył z okna na trzecim piętrze. W tym czasie w róg budynku uderza piorun. Ginie doktor. Ksiądz pociesza biedną kobietę, że chłopak żyje. Przestraszony, spełnioną się wizją senator zezwala na wizytę księdza u Rollinsona. Goście wychodzą. W sali zostają Pelikan, Nowosilcow i ksiądz. Kapłan opowiada przypowieści, z których wynika, że najbardziej winni zostaną ukarani na końcu. Senator znudzony odsyła go. Ksiądz, idąc korytarzem w więzieniu, spotyka Konrada. Ten ma wrażenie, że już widział gdzieś tą twarz, jednak nie rozpoznaje księdza. Prosi kapłana, żeby ten przyjął jego pierścień i sprzedał go. Część pieniędzy przeznaczył biednym, a za część odprawił mszę. Kapłan przepowiada mu daleką podróż, w której spotka tajemniczego człowieka, który przywita go imieniem Boga. W scenie 9 jesteśmy na cmentarzu, gdzie odbędą się dziady. Pojawiły się zjawy doktora i Bajkowa, którzy nie zaznali spokoju po śmierci. Jedna z kobiet, odprawiających dziady z guślarzem, prosi o przywołanie ducha jej kochanka. Guślarz czyni to, jednak bez skutku. Gdy zbliża się dzień, kobieta i guślarz widzą czarną zjawę poranioną przez nieprzyjaciela. Najbardziej jednak bolesną ranę na czole przybysz zadał sobie sam. Kobieta modli się za zjawę. Bardzo ważnym elementem dziadów części trzeciej jest ustęp. Podzielony on został przez autora na części. Droga do Rosji, przedmieścia stolicy, Petersburg, pomnik Piotra Wielkiego, przegląd wojska,
dzień przed powodzią petersburską 1824 oraz o Leszkiewicz. Mickiewicz w kolejnych rozdziałach, w kolejnych częściach opisywał stolicę Rosji, Petersburg, jako kraj rozciągający się, bardzo malowniczy, ale całkowicie zależny i bezkrytyczny wobec cara. Autor mieszkańców Petersburga nazwał sługusami. Określił, że drogi krainy wytyczyły kibitki ze słońcami. Pewnego dnia pielgrzym, czyli Konrad, przechadzający się ulicami Petersburga podczas wizyty cara, spotkał tajemniczego mężczyznę, chrześcijanina i Polaka, który przywitał go w stolicy. Konrad jednak odszedł, a następnego dnia pod pomnikiem Piotra Wielkiego spotkał cara, który skontrastował pomnik rosyjskiego cara z pomnikiem Marka Aureliusza w Rzymie. Car porównuje również swoją władzę do władzy rzymskiej. Rosję autor przedstawił jako kraj chcący militarnie podbić inne państwa i narody. Car chciał uzyskać za wszelką cenę kolejne militarne sukcesy bez względu na ofiary i koszty. W części Oleszkiewicz dowiadujemy się, że człowiekiem, którego spotkał Konrad, jest malarz i mistyk Oleszkiewicz. Przepowiada on zgubę kraju. Dziedzę część trzecia kończą się utworem Do przyjaciół Moskali. Jest to wiersz, który poeta zadedykował swoim przyjaciołom, rosyjskim poetom zamordowanym lub zesłanym na wschód.